Analiza ekspertów wyraźnie pokazała, że śmigłowce są jednym z najważniejszych elementów uzbrojenia potencjalnej czwartej dywizji i to zarówno śmigłowce bojowe i śmigłowce wsparcia. My oferujemy śmigłowiec wsparcia pola walki, ale oferujemy także modernizację Sokołów, poszerzenie możliwości Sokoła o wprowadzenie tutaj rakiet przeciwpancernych pocisków kierowanych, na przykład pocisków Spike. Dzisiaj właściwie jesteśmy w przededniu rozpoczęcia dialogu technicznego na modernizację 30 Sokołów. Zostaliśmy do takiego dialogu zaproszeni dosłownie w trakcie trwania targów w Kielcach, a więc widać, że to, co oferowaliśmy i przez ostatni czas mówiliśmy wojsku, spotkało się z zainteresowaniem po drugiej stronie. Uważam, że na początku przyszłego roku możemy tego typu rozmowy finalizować i mam nadzieję, że efektem tych rozmów będzie właśnie wyposażenie Sokołów w rakiety przeciwpancerne.